Szachy zostały matematycznie rozwiązane. Może nie tak do końca, natomiast istnieje coś takiego jak tablice Nalimowa, które z każdej pozycji, w której jest mniej niż 8 figur, są w stanie matematycznie pokazać Wam najlepszą drogę do zwycięstwa. Możecie je sprawdzić na Chess.comie, możecie je sprawdzić na Lichessie i każdą pozycję, w której istnieje mniej niż 8 figur, są w stanie one matematycznie rozwiązać. Właśnie z tych tablic wiemy na przykład, że w tej pozycji jedynym wygrywającym ruchem jest wieża H5. Tylko ten ruch wygrywa, ponieważ odcinamy tego pionka, i gdy ten pionek podejdzie za nisko, możemy zagrać wieża H3, pionek ucieka, dajemy szacha, król odchodzi, zdobywamy pionka i spokojnie sobie wygrywamy. Natomiast pamiętajcie, że w szachach jest 32 figury na początku, także rozwiązanie całych szachów zajmie nam pewnie setki, jeśli nie tysiące lat.